Siemanko, witajcie na dzisiejszym odcinku. Mamy godzinę 4 rano. Wybieram się nad rzekę Wisłę. Mam ze sobą trzy wędki, dwie na grunt, jedna będzie na jakiegoś drapieżnika. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj fajnie połowić. Zostawię jakieś jeszcze 3 km do Wisły. No i zobaczymy, jak to będzie. Tam po lewo, nie wiem, czy będziecie widzieć, ale fajnie się mgła unosi nad łąkami. No co, ja jadę. Już dwa zestawy mam zrobione, tylko jeszcze jedną wędkę trzeba zrobić. No i zobaczymy, co pokaże dzisiejszy dzień. A teraz coś, co lubię w drodze na Wisłę, czyli zbliżamy się do kilometrowej górki. Jadę sobie środkiem ulicy, ponieważ nie ma żadnych samochodów, no jest wygodniej. No i jutro idziemy sobie z górki, zbliżamy się powoli do Wisły. Później jeszcze jakieś 800 metrów będziemy musieli jechać po takich łąkach. Teraz kawałek prosto, skręcimy w prawo i nie, to powinniśmy być nad wodą. Jestem na takiej betonowej główce, łowię na dwie gruntówki. No i co, półtorej godziny łowienia za mną. A teraz dopiero jest pierwsza ryba. Jest to mały leszczyk. Niestety za głęboko połknął. Będę musiał go wypuścić wraz z haczykiem. Więc nie wiem, raczej nie uda mu się przeżyć, ale niech sobie płynie. Wziął na czerwonego robaka plus dwie pinki. No i niestety hani z niego nie będzie. Tutaj mam zarzuconą odległościówkę z gruntu na pinki, ale na pinki się nic nie dzieje. Byłem na początku na takiej innej, większej plaży, ale tam tak samo bez brań. Tu jest główka, ale już właśnie na nią jakiś wędkarz. No i ja sobie łowię tu, wykonam kolejny rzut. Zaczynamy. No i co, w końcu zaczęło się coś dziać. Mam na razie w siatce jedną płoteczkę. Może nie jest jakoś super, ale zaczęły się brania. Miałem jakiegoś leszczyka, takiego 25 cm, ale blisko brzegu się spiął. No i co, postaram się wam nagrać jakieś branie, jak się uda. Dwie wędki mam zarzucone na czerwonego robaka. Jeżeli złowię teraz jakąś taką mniejszą rybę na tego czerwonego robaka, to dorzucę jeszcze do tego czerwonego robaka kukurydzę. No zobaczymy. Było gorzej, teraz jest trochę lepiej. Wędki mam zarzucone jakoś w tamtym miejscu. No i czekam na branie. Co jakiś czas dziubię na tej czerwonej wędce, więc ciągnę. Jeżeli coś będzie, to wam pokażę. No i nie myliłem się, bo jest pusty haczyk. Zaraz założę 4 pinki. No i może na pinki coś uda się złowić. Tak wygląda zestaw, który teraz leci do wody na jakiś 25 metr. Zarzucone. Naprężam żyłkę. No i czekam na jakieś branie. No i zaraz widzę tą wędkę. No i mam nadzieję, że uda się jeszcze do tej 10 złowić chociaż kilka jakichś fajnych rybek. Póki co mam w siatce tylko jedną niewielką płoć. Taka płotka z 18 cm. No i co? Ja łowię. Jak coś będzie, to wam pokażę. Tak wygląda drugi zestaw. Kukurydza z dwoma pinkami.
Te połączenie ostatnio dało mi piękną certę. No i ten zestaw pójdzie bardziej w nurt. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że do końca dnia uda się złowić jeszcze jakąś ciekawszą rybkę. I właśnie było branie na czerwonej wędce na cztery pineczki, ale niestety nie udało się nagrać. Może jeszcze coś w dżubnie, ale to ja przypadkowo butem. No nic, czekamy dalej. Tym razem na drugiej wędce coś atakuje. No i zaraz będę haczał. I chyba jest ryba. Jest to jakaś rybka, ale niestety chyba weszła w kamienie. Mam nadzieję, że sama z tego wyjdzie. Bo było coś fajnego. No ale niestety jest zaczep. Jak coś będzie, jak uda się to uholować, to postaram wam się to pokazać. No i niestety zerwałem cały zestaw. Zaraz zrobię nowy na metodę. No trudno się mówi. Ale nie podałem się i łowimy dalej. Łowię dalej. Udało mi się złapać kilka ładnych rybek. Wyczaiłem fajną miejscówkę, po prostu trzeba wykonywać dalsze rzuty. No i to się spisuje. Udało mi się złapać chyba 3 krąpie, takie około 20 cm. No i zaraz pokażę wam, jakie ryby mam w siatce. Zobaczmy. Dzisiaj bardzo dobrze biorą na kukurydzę z dwoma pinkami. No i czekam, może uda się nagrać jakieś branie. Pokażę wam teraz moje złowione ryby. Tak to póki to wygląda. 3 krąpiki, jeden większy, dwa mniejsze i płotaczka. Tam pan H na drugiej główce też coś złowił. No i co, czekam na brania. Mam nadzieję, że uda się jeszcze złożyć przynajmniej 2 krąpiki albo jakiegoś leszczyka, fajnie by było. Zaraz zarzucę na nowo tą czarną wędkę. No już się zanęta, skończy wywiaderku, więc będzie chyba trzeba trochę dorobić. Więc przerzucam wędkę. Jak coś będzie, to wam pokażę. Właśnie mam branie. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Delikatnie jest w dziubie, zatnę i zobaczymy, co to jest. No i co, na dzisiaj już będę powoli kończył wędkowanie. Pokażę wam, co udało mi się dzisiaj złowić. Nie jest taki super wynik, ale zawsze coś. 4 krąpiki i płotka. To jest największa ryba dzisiejszego dnia. Trochę w piasku, ale taki krąpik. No i co, zaraz wypuszczę ryby. Jeszcze zwinę wędki. No i będę wracał do domu. My widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.